Nieznana historia świata, Łukasz Kulak. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Witam po dłuższej przerwie ponad miesięcznej. I słuchajcie, od razu wskakujemy na bardzo ciekawy temat. Temat, który jest kontynuacją tego, o czym mówiłem w ostatnich nagraniach, dlatego że dzisiaj kontynuuję zagadnienie prehistorycznych miast, które według doktora Aleksandra Kołtypina z Rosji mogą mieć nawet miliony lat. Czy tak jest naprawdę, to mam nadzieję kiedyś nauka w 100% potwierdzi. Natomiast słuchajcie, dzisiaj, tak jak mówiłem, kontynuujemy ten temat, który rozpocząłem, i dzisiaj też jedziemy na teren dzisiejszej Hiszpanii, dlatego że okazuje się, że tam są w ogóle, tam istnieje bardzo, bardzo dużo takich dziwnych, zagadkowych struktur, którymi oficjalna nauka w ogóle nie chce się zajmować, których się boi, bo są one bardzo kontrowersyjne, no i niewygodne dla tych wszystkich utartych teorii, które starają się tłumaczyć powstanie najstarszych cywilizacji na Ziemi. Zanim przejdziemy do głównego wątku tej audycji, to wrócę jeszcze do nagrania ostatniego, kiedy mówiłem o kamieniołomie, który znajduje się nieopodal Elche. To jest kamieniołom Ferrol, dlatego że istnieją tam ślady, słuchajcie, bardzo zaawansowanych technologii. Oficjalnie przyjmuje się, że ten kamieniołom był wykorzystywany gdzieś tam w średniowieczu, natomiast jak widzimy tutaj na tym zdjęciu, które prezentuję w audycji, ściana, którą pokazuję tego kamieniołomu, ona jest idealnie gładka, widać tutaj nawet po krawędziach, prawda, tych ścian, że no, dotknięta była ona jakąś technologią znacznie przewyższającą to, co ludzie osiągnęli w średniowieczu. No i właśnie pytanie, które tutaj się pojawia, to jak to się stało, że w tak doskonałym stopniu ktoś po prostu mógł tutaj tę skałę obrobić. I nie, odpowiedź jest taka, że w średniowieczu tego nie dało się zrobić, więc musielibyśmy tutaj ewentualnie poszukać w znacznie odleglejszych czasach. Jak bardzo odległych, tego nie wiadomo, trudno to w ogóle określić, natomiast na pewno tutaj mamy do czynienia z działaniem jakiejś technologii, która na 100% nie została osiągnięta ani w średniowieczu, ani w starożytności, więc bardzo możliwe, że jest to no, dowód na to, że w prehistorii istniały na Ziemi takie cywilizacje, które zdolne były do bardzo wyrafinowanego, tutaj bardzo wyrafinowanej obróbki kamienia. To zdjęcie jest tutaj takim bardzo mocnym na to dowodem. Tutaj to drugie zdjęcie również widzimy tą ścianę, tylko że z nieco innego ujęcia. I no tak, przechodzimy zatem do tego, co chciałem dzisiaj Wam opowiedzieć w tej audycji. Jak już mówiłem, jedziemy znów do Hiszpanii, tym razem do nekropolii Regimel, do średniowiecznej nekropolii, oficjalnie datowanej na 9-13 wiek naszej ery. Nekropolia położona w mieście Regimel de la Sierra, 86 km na południe od miasta Burgos w Hiszpanii. Oficjalnie nekropolia wykopana została w latach 70. XX wieku. W trakcie prac odkryto 55 grobowców o różnym stopniu zachowania. Niektóre z nich zostały bardzo poważnie uszkodzone. Te grobowce charakteryzują się właśnie takim specyficznym kształtem, co można zaobserwować tutaj na tych zdjęciach. Szacuje się, że na odkrycie oczekuje kolejne 45 tego typu struktur. Natomiast samo oczyszczanie tego miejsca dało bardzo nieoczekiwany rezultat, dlatego że podczas demontażu jednej ze ścian, dlatego że tam znajduje się nieopodal świątynia, kościół po prostu, odkryto wejście do małej jaskini, w której odkryto ślady dinozaurów.
a także bezkręgowców, oficjalnie przyjmuje się, że i ta świątynia, ten kościół i nekropolia powstały w tym samym okresie. Natomiast, jak za chwilkę wykażę, jest to troszeczkę takie stwierdzenie na wyrost i w zasadzie nie poparte żadnymi dowodami naukowymi. Znaczy, bo tak, po pierwsze, te groby nekropolii, te struktury, one zostały wykonane w żwirach, piaskowcach i łupkach pochodzących sprzed 125-113 milionów lat. Także to są bardzo stare struktury geologiczne. Jeżeli założymy, że faktycznie te struktury powstały razem z kościołem, no to trzeba byłoby te grobowce, te groby tak zwane, wydrążyć we wczesnym średniowieczu za pomocą kilofów i innych narzędzi, które pochodzą po prostu z tego czasu. Natomiast czy to było możliwe, patrząc na wykonanie tych struktur, wydaje mi się, że tak samo jak stwierdził dr Kołtypin, że jest to, znaczy było to w ogóle niemożliwe, że więc wychodzi na to, że te grobowce mogły powstać albo za pomocą jakiejś technologii znacznie przewyższającej to, czym ludzie dysponowali w średniowieczu, albo też te struktury powstały, słuchajcie, kiedy te żwiry, piaskowce, łupki jeszcze nie skamieniały, czyli faktycznie okazałoby się, że one mają miliony lat, setki milionów lat, no to by było naprawdę coś nieprawdopodobnego. Natomiast są, tak jak mówię, są bardzo silne tutaj argumenty, które przeważają za tą teorią. Zastanawiającą kwestią jest też to, dlaczego te groby różnią się tak bardzo swoim rozmiarem. Dlatego, że tylko w niektórych z nich mógł zmieścić się dorosły człowiek. Większość z tych struktur ma od 40 do 50 cm długości, więc no nie wiem, dla kogo te ewentualne groby miały być stworzone. No chyba tylko dla dzieci, ale czy tak było, czy to jest prawdziwe stwierdzenie, tego oczywiście no nie da się stwierdzić, nie da się powiedzieć. Widać tutaj na tym zdjęciu, że szkielet człowieka faktycznie mógł mieścić się tylko w niektórych z tych stworzonych struktur, natomiast większość z nich po prostu się do tego nie nadawała. Więc no nie wiem, czy to była być może jakaś technologia, coś w rodzaju inkubatora, który był stosowany przez cywilizacje, które zamieszkiwały Ziemię przed być może milionami lat, być może przed tysiącami, tego to trudno stwierdzić. Natomiast na pewno to, co można na pewno powiedzieć, to jest to, że kościół i te groby, ta nekropolia nie powstały w tym samym czasie. Stwierdzić to można chociażby na podstawie zdjęć, które tutaj pokazuję. Zobaczcie na przykład to pierwsze zdjęcie, które przedstawia tutaj właśnie tą świątynię i schody, prawda? Tutaj kawałek tej nekropolii, tam gdzie te struktury sztuczne zostały niby wydrążone. Zobaczcie, to są zupełnie dwie różne struktury. Kościół to jest raz, ale ta skała tutaj, w której zostały i schody wydrążone i te tak zwane grobowce, ona jest po pierwsze bardzo mocno zerodowana. No i ciężko w ogóle podejrzewać, żeby średniowieczni ludzie mogli w tak twardej skale wydrążyć w ogóle tego typu struktury, ponieważ ta skała jest naprawdę bardzo, bardzo twarda i no, to byłoby raczej niemożliwe. To kolejne zdjęcie przedstawia właśnie te struktury zagadkowe. Widzimy, że tylko niektóre z nich nadawałyby się do pochówku dorosłego człowieka. Większość po prostu się do tego celu w ogóle nie nadaje. To mam właśnie ten przykład ze szkieletem dorosłego człowieka.
To jest oczywiście autentyczne zdjęcie, natomiast w tych kolejnych strukturach już raczej dorosły człowiek by się po prostu nie zmieścił ze względu na długość szkieletu i długość tych struktur. Tutaj widzimy te schody, one są poddane bardzo mocnej erozji, no i w ogóle niemożliwością jest, aby one, żeby je datować na ten sam czas, co samą świątynię, która tam nieopodal powstała. Kolejnymi bardzo ciekawymi strukturami, o których nauka nie mówi, to jest kolejna nekropolia, oficjalnie wczesno-średniowieczna w Comunero de Ravenga, która znajduje się na niewielkim skalistym zboczu. Groby mają dwie główne formy: antropomorficzne o różnych odmianach, zwłaszcza w kształcie głowy i owalu, lub też takie w kształcie wanny, można by powiedzieć. Odnaleziono także pozostałości świątyni i grawerowane rysunki o różnych kształtach. Wyróżniają się one różnorodnością i zawierają petroglify w postaci śladów zwierząt. Co ciekawe, naukowcy przyznali się do istnienia śladów dinozaurów z okolic świątyni i badacze sugerują, że ślady dinozaurów miały jakieś duchowe znaczenie dla byłych mieszkańców tego obszaru ziemi, ponieważ budowali i grzebali oni swoich zmarłych właśnie obok nich. Jest to dosyć taka zagadkowa w ogóle praktyka. Widzimy tutaj te groby w Ravence są bardzo podobne do tych z miejsca, o którym opowiadałem przed chwilą, z Regimel. Natomiast tutaj na tym zdjęciu, które pokazuję, widać, że te tak zwane grobowce, one również zostały po pierwsze wykute czy stworzone w naturalnej skale, i ta skała na pewno, słuchajcie, jest bardzo, bardzo stara. Jak już mówiłem, w średniowieczu ludzie nie dysponowali na tyle zaawansowanymi narzędziami, technologią w ogóle, żeby móc wykuć takie struktury po prostu w litej skale. Czemu te struktury służyły, też trudno powiedzieć. Ich jest naprawdę na terenie Hiszpanii bardzo, bardzo dużo. No, a smaczku w ogóle wszystkim tym odkryciom dodaje właśnie fakt, że w miejscach, w większości tak naprawdę miejsc w Hiszpanii, gdzie te ślady się znajdują, gdzie znajdują się dodatkowo te kolejne, o których mówiłem w poprzedniej audycji, również znajdują się ślady dinozaurów. Jest to potwierdzone przez akademicką naukę, tutaj nie ma żadnych wątpliwości. W Regimel de la Sierra znajduje się nawet park dinozaurów, także to jest nic kontrowersyjnego. Ale właśnie kontrowersyjne jest datowanie tych wszystkich struktur na równi z istnieniem dinozaurów sprzed milionów lat. Tego boją się najbardziej naukowcy, czy faktycznie dinozaury istniały tylko i wyłącznie miliony lat temu, czy może istniały też w znacznie bliższym okresie dla nas. No to jest już temat zupełnie inny. Kiedyś nagram audycję właśnie o tym, czy faktycznie dinozaury mogły istnieć z ludźmi. Powiem tylko tyle, że jest bardzo dużo przekonujących naprawdę dowodów, które potwierdzają właśnie taki stan rzeczy, ale to temat na inną okazję. Teraz jedziemy do San Pedro de Rocas. Jest to skalny kościół, zwany też klasztorem. Obecnie jest już tak naprawdę tylko i wyłącznie ruiną. Nie jest on wykorzystywany, nie są w użytku. Jest to kościół katolickiego kultu, jednak już żadne obrzędy się tam po prostu nie odbywają.
Ten kościół znajduje się w parafii Rocas w prowincji Orense na terenie Hiszpanii i jest on jedyny tak naprawdę w swoim rodzaju, ponieważ został on wykopany, może nie tyle wykopany, co po prostu wykonany w naturalnej skale. Nie odzwierciedla zatem żadnych budowli gotyckich ani renesansowych, po prostu jest jakby z innej epoki, datowany jest na okres średniowieczny, ale no, wydaje się, że jest to takie po prostu stwierdzenie luźne naukowców, ponieważ nie chcą tego tematu badać głębiej. Jest to najstarszy kompleks klasztorny w Galicji i tak naprawdę jest on jedyny, który zachował się w oryginalnym stanie. Te sztuczne jaskinie zostały wykute w litej skale, służyły jako kaplice i należały do całego kompleksu średniowiecznego kościoła. Natomiast no właśnie, kwestia w ogóle powstania tej budowli w litej skale, no to jest jeden problem. Natomiast drugi jest taki, że tam istnieją po pierwsze struktury no, bardzo mocno zerodowane, które jeżeli ktoś te struktury datuje na okres średniowiecza, to raczej o geologii nie ma pojęcia. To jest raz, a trzy to jest to, że tam znajdują się również te koleiny, o których opowiadałem już w ostatniej audycji, wspomniałem również w tej, którą nagrywam obecnie. No i czwarta rzecz jest taka, że również istnieją tam te tak zwane groby, te bardzo dziwne struktury, które oficjalnie były przeznaczone do chowania ludzi, natomiast jak mówiłem, wiele z nich jest zbyt mała w ogóle, żeby tam zmieścić szkielet dorosłego człowieka. To zdjęcie, słuchajcie, jest dowodem na to, że te struktury są bardzo, bardzo stare. Widzimy, jak bardzo mocno są one zerodowane, jak bardzo tutaj czas odcisnął swoje piętno na tych strukturach. To jest naprawdę, to muszą być naprawdę bardzo, bardzo stare wytwory przeszłych cywilizacji. Widzimy tutaj na tym zdjęciu te właśnie struktury, te groby tak zwane, i widzimy mury budowli. I no, co można stwierdzić, to jest to, że na pewno one nie pochodzą z tego samego okresu, ponieważ poziom erozji jest zupełnie różny. Te struktury tutaj w tym tak zwanym chodniku no, są dużo, dużo starsze, są poddane dużo masywniejszej, może nie masywniejszej, ale znacznie mocniejszej erozji. Tu widzimy to kolejne zdjęcie na tej strukturze skalnej. Tutaj ona została już całkowicie pokryta jakimiś mchami. A widzimy z drugiej strony zdjęcie, to zdjęcie przedstawia jakąś budowlę, tutaj fragment budowli kamiennej, która w ogóle żadnych tutaj, prawda, naleciałości nie ma, więc no, ta struktura skalna jest znacznie, znacznie starsza. Jak bardzo stara, to trudno to określić. Tutaj kolejny przykład tego bardzo, bardzo starego wytworu przeszłych cywilizacji. No i właśnie tutaj są te struktury takie naziemne. One również, to widać, że są poddane silnej erozji. Ciężko tutaj powiedzieć w ogóle, żeby one, ciężko je datować na okres średniowiecza, dlatego że one są znacznie, muszą być znacznie, znacznie starsze. Kolejne tutaj te naziemne struktury również dowodzą tego, że na terenie dzisiejszego klasztora musiało dziać się coś znacznie bardziej ciekawszego jeszcze wcześniej, zanim ten klasztor pewnie powstał. Tutaj znowu mamy przykład struktury, tutaj po prawej stronie widać tą strukturę jakąś, która została wydrążona, która no dzisiaj jest zarośnięta całkowicie jakimiś trawami, mchami.
również jest poddana bardzo mocnej erozji. Tak samo jak te schody tutaj widoczne, no one na pewno nie mają kilkuset lat. To jest w ogóle niemożliwe. No i właśnie mamy te zagadkowe koleiny, które ciągną się również tutaj w tym miejscu, które pokryte są już, słuchajcie, dodatkową warstwą gleby. To jest w ogóle coś niesamowitego. To świadczy o tym, jak bardzo stare to muszą być koleiny. Tutaj widzimy, że w zasadzie są one niewidoczne. Porosły je trawy, przykrył piach. One się ciągną kilometrami tutaj w tym regionie. Do czego służyły, tego nikt oczywiście nie jest w stanie powiedzieć, no ale na pewno nie jest to wytwór współczesnych cywilizacji, ani tych, które znamy, które po prostu mogły się rozwijać tutaj na terenie Hiszpanii. Tutaj widzimy, że nawet jakieś mokradła pokryły te ślady, także no jest to bardzo ciekawa kwestia, bardzo intrygująca, natomiast faktem jest to, że niestety nie dysponujemy tak naprawdę żadnymi konkretnymi badaniami, które mogłyby naprawdę z dużą pewnością stwierdzić, kiedy te ślady powstały naprawdę, do czego służyły. No jest to szkoda wielka, ale jest to oczywiście też wina tych wszystkich naukowców, którzy po prostu nie lubią wnosić czegoś nowego w oficjalne teorie, wolą po prostu pozostać przy tym, co jest znane. Ale słuchajcie, już nie zanudzając dalej, przechodzimy do kolejnego miejsca, do Arnedo, do miasta, gdzie zlokalizowany jest zamek położony w najwyższej części wzgórza, w północno-wschodniej części miasta Arnedo, z bardzo stromymi ścianami od południowej strony, z widokiem przy okazji na miasto i rzekę Sidacos. Pierwsze umocnienia zbudowane na wzgórzu, na którym obecnie stoi budowla, pochodzą z czasów rzymskich. Po inwazji Arabów zostały one przywrócone. To jest IX wiek, jest datą budowy nowej twierdzy obronnej. W średniowieczu zamek Arnedo był najważniejszym zamkiem w regionie i kilkakrotnie przechodził z rąk arabskich do chrześcijańskich i na odwrót różnie, więc te tutaj losy tej budowli się toczyły. Natomiast sam zamek, słuchajcie, nie jest aż tak bardzo ciekawy. Najciekawszą rzeczą jest to, że tam, słuchajcie, jest zlokalizowane podziemne miasto. Ja mówiłem o podziemnych miastach, które istnieją między innymi na terenie tutaj Turcji, Kapadocji, prawda, Derinkuyu, miasto Derinkuyu, Kaimakli, jeszcze wiele innych tego typu struktur. I również tutaj w Arnedo znajdują się bardzo tajemnicze struktury. W zasadzie jest odkryto bardzo, bardzo dużo takich, no jakby to powiedzieć, wejść do tego podziemnego miasta. Kto wie, czemu tak naprawdę to wszystko służyło. Tutaj to zdjęcie, słuchajcie, ono przedstawia działanie jakiejś technologii. To nie jest naturalne ułożenie skały. Oczywiście pozostaje tajemnicą, czym posługiwali się nasi przodkowie, być może nieziemscy, być może pozaziemscy, którzy tutaj przybyli i po prostu wznosili różnego rodzaju budowle, różnie tutaj sobie radzili. I dzisiaj na przykład te wejścia do podziemnego miasta służą jako różnego rodzaju magazynki, piwnice ludzi, którzy tam w Arnedo dzisiaj mieszkają, tak tutaj na tym właśnie przykładzie. Natomiast faktycznie jakby skala, rozpiętość tego miasta jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Tutaj widzimy wnętrza tych miast podziemnych. One są, no, porównując je na przykład z miastami
z Kapadocji, z Turcji, no to wydaje mi się, że wykonaniem one być może są znacznie starsze od tych z Turcji, natomiast one nie są aż tak w dobrym stopniu zachowane. Tutaj widzimy poszczególne pomieszczenia tego podziemnego kompleksu. Widzimy również różnego rodzaju tutaj otwory, które no, być może w jakimś stopniu były wykonane tutaj z pomocą jakichś prymitywnych narzędzi. Natomiast przyglądając się tym zdjęciom bliżej, możemy zaobserwować chociażby po krawędziach tych otworów, że no, zostały one wykonane przy użyciu jakiejś technologii precyzyjnej. Trudno określić, czym posłużyli się budowniczowie tego miasta, no ale być może prawdopodobnie mieli oni dostęp do jakiejś bardziej zaawansowanej technologii, o której dziś w zasadzie nie mamy żadnego pojęcia. Tutaj to zdjęcie przedstawia właśnie skalę rozpiętości tego podziemnego kompleksu. Widzimy, ile na tym zdjęciu jest wejść, ile takich małych grot, które prowadzą do wnętrza, do podziemi. Zauważyć tutaj też można wydrążone w skalę różne otwory. Naukowcy nie mają pojęcia, do czego one tak naprawdę służyły, natomiast na pewno jest to tajemnica. Słuchajcie, w ogóle te podziemne miasta, struktury są bardzo ciekawą kwestią, której naukowcy nie chcą podejmować, dlatego że nie potrafią do końca wytłumaczyć tego fenomenu. No bo jeżeli na przykład one miałyby być tworzone po to, żeby, no nie wiem, stanowić jakieś schronienie przed, no nie wiem, warunkami, które panowały w danym okresie na Ziemi, czy przed zagrożeniami związanymi na przykład z występowaniem drapieżnych zwierząt na danym terenie. To wszystko nie tłumaczy przede wszystkim, po pierwsze, mnogości występowania tych struktur podziemnych, po drugie, nie tłumaczy skali, jakby, wiecie, skali rozmachu, z jakim te miasta zostały stworzone. No bo jeżeli miałoby być to tylko struktury, tylko stworzone po to, żeby przetrwać jakiś tam no, okres, powiedzmy sobie, krótszy czy dłuższy, no to wystarczyłoby, prawda, kilka komór, które pewnie niekoniecznie musiałyby być dokładnie wykonane. Natomiast to, co mamy na przykład z czym mam do czynienia na przykład w Turcji, czyli Kaymakli i Dalinkuyu, to są arcydzieła, to szanowani inżynierowie tam przyjeżdżają i nie mogą się po prostu nadziwić, w jaki sposób tak teoretycznie prymitywni ludzie mogli wykonać tak bardzo dokładnie te miasta, ile tam rozwiązań inżynieryjnych zostało zastosowanych, aby zapewnić dopływ świeżego powietrza i tak dalej. Zachwycają się w ogóle poziomem architektonicznym tych wszystkich struktur. W Hiszpanii wydaje się, że te miasta mogą być jeszcze starsze od tego, z czym mamy do czynienia w Turcji, dlatego że, tak jak powiedziałem, one widać, że są po prostu w dużo nie zachowały się w tak dobrym stanie jak te struktury właśnie z Turcji, więc prawdopodobnie one są znacznie starsze. Trudno je tutaj datować, tego się nie da zrobić. Natomiast no, fakt jest taki, że to, co mówi oficjalna archeologia na temat rozwoju cywilizacji na Ziemi, to jest po prostu, no nie wiem, czy 2% tego, co tak naprawdę istnieje, bo ta wersja oficjalna jest bardzo uboga i opierając się tylko na niej, tak naprawdę nie dowiadujemy się tak naprawdę niczego o tym, co działo się na Ziemi
w przeszłości, tylko w starożytności, ale przede wszystkim w prehistorii, bo tam należy upatrywać prawdziwych korzeni zaawansowanych cywilizacji na Ziemi. Jak głęboko te wszystkie kultury sięgają tego, to też trudno ocenić. Wydaje mi się, że Kołtypin może mieć rację z tym, że faktycznie te struktury mają miliony lat, o czym już mówiłem. Natomiast jak było tak naprawdę, to jak było dokładnie, no to tego określić oczywiście nie sposób. Tak więc ja już dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ta audycja była dla Was interesująca, że dostarczyła Wam nowych informacji, że Was zaciekawiła. A już w następnych nagraniach, przynajmniej w tym najbliższym nagraniu, opowiem o temacie, który wydaje mi się zainteresuje dużą część z Was, dlatego że postaram się opowiedzieć o dawnych mieszkańcach Ziemi. Wiele mówi się o różnych rasach pozaziemskich, które Ziemię zamieszkiwały. Ja postaram się zgromadzić informacje na temat tych wszystkich istot, które wymieniane są przez różne mitologie na świecie, które te istoty zostały przedstawione na różny sposób w sztuce kultur na całej planecie. Także mam nadzieję, że będzie to audycja udana. Tak więc ja już bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym nagraniu.